Chrystusowej, bracia i siostry, przeczytamy. Sześćdziesiąty rozdział z Księgi Izajasza. Sześćdziesiąty rozdział z Księgi Izajasza. Księga Izajasza. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość i chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo to ciemność okrywa ziemię i mrok narody. Lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie, Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Wtedy widząc to, rozpromienisz się radością i Twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku Tobie, mienie narodów Tobie przypadnie. Gromady wielbłądów zaroją się. Młode wielbłądy midnianitów i efy, wszyscy przyjdą z Saby, przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. Wszystkie owce Kedarańczyków zbiorą się u Ciebie, barany Nabatejczyków będą na Twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz, a tak uświętnię wspaniały mój przybytek. I pójdźmy troszeczkę dalej, w tym samym rozdziale, 17 rozdział, werset. Zamiast miedzi przyniosę Ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, zamiast kamieni żelazo. I ustanowię pokój Twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość Twoją władzą. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w Twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Światłością w dzień nie będzie Ci już słońce, a blask księżyca nie będzie Ci już świecił, lecz Pan będzie Twoją wieczną światłością, a Twój Bóg Twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. A Twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi, na wieki posiądą ziemię, jako latorość zasadzona przeze mnie, dzieło moich rąk, aby się wysławić. Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem. Ja, Pan, w stosownym czasie rychło tego dokonam. Amen. To jest pieśń z Księgi Izajasza i tyczy się Kościoła Ostatecznych Dni. Kościół, który nie istniał nigdy, bo jest napisane, że chwała ostatniego domu będzie większa od pierwszego i również, i tak jak nas zapewnia Słowo Boże, że Pan uczyni trzęsienie ziemi, jeszcze raz, nie teraz na ziemi, ale i w niebie, bo Jego chęcią jest, aby przemieścił to, co można wstrząsnąć, aby pozostały tylko to, co nie można wstrząsnąć. I to są obietnice Boga zapisane i to są prorocze słowa. I apostoł mówi, że dobrze robicie, że zważacie słowo prorocze, bo ono będzie was prowadziło jako światło. Jak Bóg ma na celu, bo tak jak prorokuje, aby uczynił to, co czytamy, i widzimy również, że Bóg prorokował to, co się dzieje teraz w ostatecznych dniach, bo wzrasta dzieło Antychrysta na ziemi i ludzie załamują się z tego, co się dzieje.
z bólów, które nadchodzą, ale jednak Bóg dla swojego ludu, dla swojej resztki, nie ma proroczego słowa męki, ale szczególnego błogosławieństwa. I dlatego tycząc się do Kościoła, mówi: powstań i zajaśnij. Tak jak dokładnie mówi apostoł Paweł w liście swoim do Efezjan. I dlatego wstań, ty, który śpisz, i oświeci cię Bóg. Wstań i oświecaj. Wstań ze swojego snu, obudź się z twoich trosk, obudź się z swojej codzienności, przybliż się do Chrystusa, aby cię oświecił. Bo chwała twoja, tak jak zobaczymy dalej, Ojciec Niebieski, który pokazał się. I dlaczego? I to jest ważny moment. Dlaczego mówi Duch Święty, prorocze słowo, obudź się, powstań, zajaśnij, gdyż chwała Pańska rozbłysła nad tobą, bo ciemność okrywa całą ziemię i mrok narody. I to jest szczególna sytuacja, gdzie jest ciemność, ale i mrok. I tego nie można ominąć. Mgłę w dzień można ominąć trochę poprzez światła i dlatego, że jest dzień. Noc też można ze światłami, ale ciemność, mrok i mgłę, i to jest to, co mówi Słowo Boże, ciemność, którą można dotknąć. I ta ciemność, którą można dotknąć, okryje całą ziemię i wszystkie narody. Od razu po porwaniu Kościoła, gdzie przed porwaniem Kościoła będzie wcześniej powstań, zajaśnij, bo światłość Twojego Pana przyszła i chwała Pańska rozbłysła. To są słowa Ducha Świętego, które byśmy nie zrozumieli, jakby nam nie wytłumaczał Pan w ciągu dalszym. Ty jednak, Kościele Boży, Kościele, który ma pewne cechy, ma dowód osobisty, upamiętanie, chrzest w wodzie w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Po trzecie, chrzest w Duchu Świętym i w ogniu, aby zniszczył poprzez Ducha Świętego Chrystus grzechy człowiecze. I na koniec, poza światem, poza tym pokoleniem przekrętnym, poza światowym myśleniem. Kościół Boży, który oprócz dowodu osobistego ma też wyznanie, bo trwa Kościół Boży tylko w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, we wspólnocie z bliźnim i modlitwach, bo cechy każdego z osobna w Kościele Bożym jest po pierwsze uczeń Chrystusowy w nauce apostolskiej, po drugie społeczność z bliźnim, czyli brat i wierny człowiek Boży, po trzecie modlitwy, czyli wzywanie Ducha Świętego, i po trzecie łamanie chleba, i to jest uświęcenie i czystość. Uczeń, sługa i usługi i służący we wspólnocie z bliźnim, dobry uczeń w modlitwie i uświęcony poprzez krew Chrystusową i moc Ducha Świętego. I takiemu Kościołowi, Tobie, który stworzy Bóg w tych ostatecznych dniach, jak poczęsie nie tylko ziemią, ale i niebem,
takiemu kościołowi, o takim kościele wyznaje i prorokuje Słowo Boże, narody będą przychodzić do światłości, bo ciemność będzie na całej ludzkości. Narody będą iść do światłości, a królowie do blasku. I daje nam piękne prorocze słowo, ale i obietnice. I to jest dzisiejszy nasz przekaz. Piękna. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy oni gromadnie przychodzą do Ciebie. Kto oni wszyscy? Twoi synowie. Twoje córki. Twoi ludzie. Poprzez wiarę na Słowie Bożym. Podnieś oczy swoje i spojrzyj. Nie patrz poprzez wzrok, nie patrz się poprzez te oczy, ale popatrz się poprzez wiarę oczami Pana. Bracia i siostry, tylko Bóg może to powiedzieć i mówi. Tylko Bóg może to powiedzieć i mówi to. Co mówi? Przestań patrzeć się poprzez oczami twojego ciała. Przestań. Nie będzie to dla ciebie korzyścią i nie będziesz miał żadnego objawienia niebieskiego. Weź swoje oczy z tego świata i zwróć swoje oczy na Słowo Boże. Zaufaj Słowu Bożemu i temu, który daje Słowo Boże Panu. I uwierz, że w tych ostatecznych dniach, gdzie zło jest jeszcze gorsze, gdzie bóle ciężarnej są jeszcze bardziej mocniejsze, jak Ty wstaniesz ze swego snu i przybliżysz się do Chrystusa, aby Cię oświecił, wtedy odejdzie senność, światłość przyjdzie i Ty będziesz widział wszystko. Będziesz widział łaskę Chrystusową, społeczność Ducha Świętego, miłość Boga Ojca i jak działa Wszechmogący Bóg w codzienności i jak będzie działał Wszechmogący Bóg w codzienności w Twoim życiu, Ty, który słuchasz Słowo Boże i ufasz Słowu Bożemu, bo wstajesz ze snu, odchodzisz od tego wszystkiego, co nas uniża w naszych oczach, nie naprzeciwko Boga, odchodzisz od tego, co psuje i zasmuca Twoje serce i Twoją duszę i zwracasz swój wzrok na Słowo Boże i przybliżasz się do Chrystusa, aby Cię oświecił. Zobacz więc tymi oczami i dzisiaj zobaczmy przejrzyście, nie tak jakby przez mgłę, ale przejrzyście jest nam potrzebne, abyśmy zobaczyli przejrzyście. Jest nam potrzebne, abyśmy zobaczyli przejrzyście. I to tylko może się stać poprzez Słowo Boże, poprzez krew Chrystusową. Przejrzyście poprzez wiarę, że wszyscy oni gromadnie przychodzą i przychodzą do Ciebie. Do Ciebie przychodzą. Do Ciebie, który podnosisz sztandar Ewangelii. Do Ciebie, który wyznajesz Chrystusa ukrzyżowanego. Do Ciebie, który trwasz. Niewzruszalny w wierze Słowa Bożego i Ewangelii. Do Ciebie przychodzą. Twoi synowie, Twoje córki i wszyscy, za których Ty się modlisz. Bracia i siostry, to jest przekaz niebieski. Nie bój się, tylko wierz. Przestań patrzeć się nisko. Jak ja wezmę moje okulary, nie widzę, ale jak nałożę okulary, widzę.
I Bóg chce nam nałożyć nowe okulary, Jego okulary, abyśmy widzieli przejrzyście, ale poprzez wiarę w Słowo Boże. Wszyscy oni nadchodzą do Ciebie. Dlaczego? Bo Ty masz światło, bo nad Tobą zaświeciło słońce. Zobacz na ciemność i zaświeć tam światełko. I wszyscy zbiorą się do światełka. I to czyni Bóg. I dlatego potrzęsie nie tylko ziemią, ale i niebem, aby wszystko to, co można wstrząsnąć, odeszło. I które jest oświecone fałszywym światłem, które nie jest wiecznym światłem. I wyrzuci wszystkie latarki, aby zaświeciło słońce sprawiedliwości. Bo mówi Słowo Boże, bo wam, którzy boicie się mojego imienia, nastanie światło sprawiedliwości. Jak? Poprzez uzdrawienie w skrzydłach i wyjdziecie w godzinie porwania i będziecie podskakiwać jak cielęta. Do ciebie, do mnie osobiście przemawia Bóg, pod warunkiem, że wstajesz ze swojego snu. Pobudzasz się. Nie chcę już spać w śnie bez troski, strachu, niepokoju. Chcę się obudzić dzisiaj. Chcę się obudzić i aby dał mi Bóg jego oczy, jego okulary, abym widział przejrzyście poprzez Słowo Boże. To nie co żyję, ale to co przeżyję. Nie to co robię, ale to co uczyni Chrystus w moim życiu. Abym nie miał nadziei na tym, co się dzieje, albo to, co ja mogę zrobić. Potępię to wszystko, zlekceważę to wszystko i stwierdzę, że to jest szkodą dla mojego życia naprzeciwko poznania Jezusa Chrystusa. Otwórz swoje oczy i wtedy i tylko wtedy będziesz się radował. Twoje serce rozpromieni i rozszerzy się. I tutaj, bracia i siostry, jest prawdziwa radość. Ludzie szukają radości i załamują się i wpadają w narkotyki, w kieliszki i twierdzą, że tam znajdą radość. Radość tylko jest w Słowie Bożym, bo tylko Słowo Boże jest prawdziwą prawdą. Tylko jest mocą Boga, która zbawia, ale tych, którzy wierzą. Jak chcesz naprawdę mieć radość, obudź się. Obudź się. Wyjdź ze swojej skorupy. Wyjdź ze swojego marnego życia, nic nieznaczącego życia, pomimo że duchownego, ale bardzo marnego życia. Pomimo że w kościele, ale bezużyteczne. Wyjdź z tego życia. Wyjdź. Wyjdźmy dzisiaj. I wyjdziemy tylko z mocą Ducha Świętego, wierząc w Słowo Boże. I zobacz. Uczyń, Panie, abyśmy zobaczyli dzisiaj. Zobacz. Zobacz to, co Ci mówi Słowo Boże. Zobacz to, co Ci obiecuje Słowo Boże i coś jeszcze bardziej mocniejszego. Zobacz to, co Ci prorokuje Słowo Boże, bo jak prorokuje Słowo Boże, od razu się staje. Zobacz. Nie patrz się na to zło, na tę marność. Zobacz. Powtarzam to, co Ci prorokuje Słowo Boże, Tobie, który decydujesz, abyś wstał ze swojego snu, abyś wyszedł ze swojej codzienności bezużytecznej i decydujesz, abyś się przybliżył do Chrystusa i aby cię oświecił, aby dał ci światłość prawdziwą poprzez Słowo Jego, abyś rozróżniał, abyś widział w ciemności to, co Pan uczyni w twoim życiu. Wierzysz to, bracie? Wyjdź, obudź się, wstań, przybliż się do Chrystusa.
Zabłyśnie nad tobą światło sprawiedliwości. Nie patrz się tak, jak widziałeś do dzisiaj przed wejściem do kościoła. I wtedy zobaczysz nową wizję. Z wizją Bożą, z mocą Ducha Świętego. Nie to, co się dzieje, albo to, co się stało, albo to, co wierzysz, że się stanie, ale zobaczysz to, co prorokuje Słowo Boże, że stanie się tobie, ale komu tobie? Tobie, który wstaniesz ze snu, przybliżasz się do Chrystusa tylko, aby cię oświecił Chrystus. Abyś żył. I dlaczego miałby cię oświecić? Abym ci pokazał drogę, którą powinieneś iść, i Chrystus tylko na tej drodze uczyni to, co ci prorokuje. Nie jest, że gdzie będę chodził, tam gdzie chcę i cię pobłogosławi. Bóg nie pobłogosławi cię. Wiesz, Bóg w ostatecznych dniach zrobi to, zrobi tamto. Nie, nie tak. Idź do Chrystusa, aby cię oświecił, aby ci objawił twoją osobistą drogę, bo apostoł Paweł mówi to z pewnością, że dobry bój bojowałem, tak, ale moją drogę, którą Bóg przed założeniem świata przygotował dla mnie, zakończyłem. Nie chodzę tak, jak mi się chce, nie chodzę tak, jak ja chcę, nie chodzę tak, jak mi się podoba, ale chodzę poprzez prowadzenie Ducha Świętego, bo idę do Chrystusa, aby mnie oświecił, zapierając się samego siebie i wszystko inne, które mnie trzyma w niewolnictwie i zaspanym w tym świecie. Wtedy zobaczysz. Zobaczysz nowy świat. Zobaczysz nową wizję. Da ci okno Chrystus. I zobaczysz, co zrobi Chrystus w twoim życiu, jak będziesz kontynuował. Tak mi pokazał Bóg. Dlatego chcę z całej mojej duszy wam to powiedzieć. Co innego, jak jesteś w ciemnym pokoju. Co innego, jak jesteś w ciemnym pokoju i jest świeczka. I co innego, jak otworzy ci się okno, abym zobaczył, czym jest to, co jest na zewnątrz, czyli to, co Chrystus uczyni w moim życiu, Jego wolę. Zobacz to. I jak to zobaczysz, wtedy poznasz drzwi i drogę, abyś poszedł do tego świata, do Królestwa Niebios, do światła sprawiedliwości, która wschodzi. Światło o słońce jedyne, które oświeca wszystko. I tam zobaczysz twoją drogę, po której powinieneś chodzić. I jak będziesz chodził po tej drodze, będą przychodzić do ciebie. Ty po tej drodze będziesz chodził. Nic innego nie uczynisz. Żadnego innego starania. Po tej drodze będziesz chodził. Ale staraniem jest, abyś nie wyszedł na zewnątrz tej drogi. To jest jedna ścieżka. Wąska ścieżka pod górkę, ale jak będziesz tam wchodził, będą przychodzić wszyscy ci, w którym nie miałeś nadzieję, że przyjdą. I dlaczego przyjdą? Nie do ciebie, bo Chrystus uczyni cię światłem i będą przychodzić do twojej światłości. Do twojej światłości będą przychodzić i wtedy jak w twoim życiu będzie mieć, Chrystus uczyni to złoto. I to jest zmiana, która czyni Chrystus w życiu człowieka, który chodzi po ścieżce, którą Bóg przygotował dla niego poprzez wiarę, bo przybliża się do Chrystusa i oświecają się jego oczy i wychodzi z pokoju marności. Smutek. I cokolwiek by nie było w tym pokoju, jest tam nicość.
Marność. Nic tam nie może się stać w środku. Tylko ty z samym sobą możesz tam być w tym pokoju. I będziesz mówił, dlaczego jest ta samotność. Dlaczego taka marność. I będziesz się modlił, będziesz starał się, ale nie będziesz widział. Wstań więc. Zobacz marność swojego pokoju i zaprzyj się tego. Idź do Chrystusa, aby cię oświecił i aby dał ci Jego światłość. Wstań, wstań, powstań. Wyjdź, szukaj Chrystusa. Jest świat na zewnątrz błogosławieństwa, przygotowany przez Boga, podarowany przez Boga, gdzie nie będzie twojej marności, nie będzie twojej miedzi, ale będzie złoto. Nie będzie żelaza, ale będzie srebro Boże. Nie będzie drzewa twojego, ale będzie miedź jego. I nie będzie kamieni, ale będzie moc żelaza. Doskonała przemiana w osobistym twoim życiu z powodu nowej duchownej wizji, którą ci daje Bóg, abyś wchodził poprzez wiarę w Słowo Boże, odrzucając codzienność swoją i przybliżając się do Chrystusa, czyli twoja światłość i niebieski twój Ojciec, czyli chwała Boża w twojej komorze modlitewnej. I tam nie będzie gwałtu, nie będzie spustoszenia i zniszczenia. Jest w twoim życiu gwałt, zniszczenie, skargi. I to będzie tak, jak nie wyjdziesz ze swojej marności. Jest spustoszenie, samotność i to jeszcze będzie bardziej donośne, jak nie wyjdziesz ze swojej marności, swojego pokoju. I zrobiłeś taki ładny ten pokoik, abyś się rozkoszował w nim, ale to jest dla ciebie nieszczęście. Będzie zniszczenie w twoim pokoju. Na zewnątrz będzie błogosławieństwo, radość. Tam twoją światłością będzie Pan i twoim Bogiem będzie twoja chwała. I wtedy wszyscy będą święci. I zobaczmy to, umiłowani bracia i siostry. Wszyscy w twoim otoczeniu będą święci. Możesz sobie to wyobrazić. Twoja mama, twój tato, twoi dzieci, wszyscy. Wszyscy tych, których Pan przyprowadzi. Tak jak muchy, które przylatują do światła i wszyscy, którzy będą przychodzić do światła, będą uświęcani, będą odchodzić od grzechu, od zniszczenia. Tak jak odeszłeś i ty, będą odchodzić od gwałtu. Wszyscy będą święci i to wszystko jest zależne od ciebie, szczególnie w tych ostatecznych dniach. Obudź się więc. Idź do Chrystusa, aby cię oświecił i aby ci pokazał drogę, Jego drogę. Zostaw wszystko to, co cię męczy. Myśli logiczne, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, zazdrość, nienawiść, niepokoje. To jest kłamliwe otoczenie. To jest tylko to, co widzisz. I żyjesz w tym tak, jakby to było prawdą, ale to nie jest prawda dla ciebie. Dla świata jest prawdą. Dla ciebie nie jest prawdą. Dla ciebie jest jeden świat, który jest poza twoim światem. Świat, który jest poza twoją obecnością. Świat w obecności Bożej.
jest królestwo niebios, które na nas oczekuje, abyśmy się rozkoszowali w naszej codzienności. Obudź się, Ty, który śpisz, i przybliżmy się do Chrystusa, aby nas oświecił i aby nas poprowadził do Jego Królestwa. I Jego Królestwo jest prawdziwa. To nie jest wizja, która ginie. To jest wizja, która jest Ci dawana, abyś się rozkoszował w niej aż do porwania Kościoła. Wybierz życie, które chcesz mieć. Ty, Bóg ma wszystko gotowe. Jakie życie chcesz mieć? Jesteś zadowolony w swoim pokoju ciemnym, który ustroiłeś tak ładnie, abyś tam spał i abyś wstawał i abyś jadł? Czy chcesz, aby cię Chrystus wyciągnął do Jego radości, do Jego litości, łaski, do Królestwa Jego? Od nas jest zależne. Od każdego z nas osobna. Zobacz więc. Zobacz. Patrz się na drogę. Chodź. I wszyscy oni będą przychodzić do ciebie. Jak pozostaniesz zamknięty w twoim pokoju, nikt nie przyjdzie, ale ani ty nie przyjdziesz, abyś poznał Królestwo Niebios, wieczne życie. Tutaj na ziemi, w obfitości, i tam w niebie doskonałość. Amen.